już chyba ostatnia seria, bo noc ciemna zdążyła zapaść dwa razy nad nami. Muszę się sztachnąć. Zapytają państwo, co chla Cejrowski? I czemu z flaszki? Bo lubię z butelki. Szkoda mi jest wody marnować na mycie szklaneczek, kombucha. Spotkałem w Polsce jednego pana, który to robi. Chciałbym, żeby się odezwał do mnie znowu. Dał mi dwie flaszeczki. Pyszna. Robi pan doskonałą. Ponieważ pan robi doskonałą, to może otworzymy razem fabrykę. Pan przyniesie te swoje kombucze, ja otworzę fabrykę i zaczniemy to we flaszkach sprzedawać, tak jak w Ameryce. Duży biznes. W Polsce chciałbym, żeby Polacy... To jest fermentująca herbata. Zdrowe dla brzucha, ale pyszne też. Chciałbym, żeby Polacy pili też zdrowe rzeczy, które pije świat, a nie tylko pili. Niech se popiją, jak co. Dobra, pan marszałek i Symeon w dodatku pyta, czy jako kapitalista odnoszę się do monarchii. Czy dałoby radę według pana pogodzić te dwa elementy budujące państwo? Oczywiście, że dałoby radę. Przykłady mieliśmy w Wielkiej Brytanii, gdzie przez długi okres funkcjonowała monarchia jednocześnie z kapitalizmem, i w Stanach Zjednoczonych, zanim w 1776 roku ogłosili deklarację niepodległości, to przecież wcześniej funkcjonowała monarchia i kapitalizm, i doskonale funkcjonowała. Dlatego się zbuntowali, że byli bogaci, stać ich było kupić broń i zbuntować się przeciwko koronie brytyjskiej. Czyli nawet pod okupacją brytyjską tych kolonii w Ameryce, kiedy tam jeszcze była monarchia, to już funkcjonował doskonale kapitalizm pozwalający bogacić się nie tylko ludziom z pierścieniami i tam monarchii i tak dalej. Więc daje się te dwie rzeczy pogodzić, trzeba by się tylko trochę cofnąć. To nie byłby pierwszy przypadek, kiedy cofamy się w cudzysłowie w rozwoju ze ślepej uliczki, która okazała się właśnie ślepa, cofamy się na główną drogę rozwoju i płyniemy dalej, rozwijając cywilizację. Były już takie sytuacje, gdy cywilizacja coś wymyślała, szła w tę stronę, a potem decydowała, że to jest jednak zła koncepcja. No więc spodziewam się, że przy zbiegu okoliczności historycznych typu wojna, może się po wojnie pojawić cofka taka, że dobra, chłopaki, ta demokracja i Unia Europejska i te wszystkie inne rzeczy to nie była do końca przemyślana koncepcja. Zróbmy coś, co w Piśmie Świętym opisano, czyli strukturę piramidalną. Jest władca, który sprawuje władzę sądowniczą, a obywatelom pozwala się rozwijać na przykład w ramach kapitalizmu. Da się, proszę pana, jakbym dobrze pomyślał, to bym pan napisał konstytucję uwzględniającą monarchię. Wielki Tana pyta mnie. Miło mi, że Wielki Tana się do mnie odezwał. Ciekawe, czy jest Indianinem, czy jest może Chingis Hanem. Szczęść Boże, panie Wojciechu. Raczej nie jest Chingis Hanem. Bóg zapłać. Proszę nam powiedzieć, jaki prezent pod choinkę sprawił panu w dzieciństwie największą radość. Proszę pana. Największą radość sprawił mi cudzy prezent. Dużo starszy ode mnie kuzyn dostał wiatrówkę. To był doskonały prezent. Jak to było możliwe, że wiatrówki były legalne i myśmy strzelali potem do wróbli i kotów z tego? To był ogromna dla mnie frajda to była, że on dostał tę wiatrówkę. Tak panu powiem. Ja lubiłem różne rzeczy dostawać, ale też bez przesady. Książki mnie cieszyły. Co mnie dzisiaj dziwi, bo czytałem bardzo wolno, mnie cieszyło posiadanie książek. Książka za komuny to był towar wysokiej wartości. Handlowałem książkami, niektórzy handlowali płytami, longplayami, tam chodzili na giełdę płyt i tak dalej. To głównie resortowe dzieci, ich tatusiowie pracowali na placówkach, płyty przyjeżdżały z zagranicy i to był towar... No, za kupę forsy się kupowało jeden album, przegrywało 200 osób, potem ten album, na tym się robiło pieniądze, że ktoś miał dobry gramofon i przegrywał z oryginalnej płyty z zagranicy przywiezionej za dolary, przegrywał ludziom jakiś album tam Pink Floydów czy czegoś i to na tym się biznes robiło. Na książkach też można było zrobić biznes. Drukowane były nakłady wąskie za komuny, bo wszystkiego brakowało, farby drukarskiej i papieru.
niektórych książek troszeczkę drukowano, żeby wentylować nastroje społeczne, ale nie za dużo. Niech se poczytają. Cenzura niby przymknęła oko, tam parę kartek było wyrwanych z książki. Taka książka półlegalna, półnielegalna, w pewnych okresach za Stalina na przykład zakazana, a teraz na chwilę pozwolili, bo jest odwilż. Taka książka i potem nie wznawiali. Taka książka chodziła w antykwariatach za kupę forsy. Muminki były trudno dostępne, więc jak dostałem muminki pod choinkę, to się cieszyłem, że ja mam. Przeczytam sobie albo nie, ale mam towar w wysokiej wartości. Z czytaniem miałem kłopoty, a mimo to książki mnie cieszyły. Do dzisiaj mam kłopoty z czytaniem, mam dysleksję i w związku z tym czytam 4-5-krotnie wolniej niż państwo. Ale jak dobrą książkę dostanę, to się super cieszę i zbieram książki w pewnym sensie. Chcę je mieć. Czy zdążę przeczytać do końca życia? Zdążę, nie zdążę. Chcę mieć. Może podaruję chrześniakom, powiem, chłopaki, wiem, że to należało przeczytać. Ja nie dałem rady, bo wolniej czytam, ale chciałbym, żebyście wy przeczytali. Perczak pyta i Centurion Wolf. Obaj mniej więcej o to samo. Panie Cejrowski, czy pan jako człowiek wierzący szanuje ateistów i jaki ma pan ogólnie spojrzenie na nich? Pytam, gdyż jestem ciekaw, ponieważ jestem ateistą, napisał ateista. Ateistą pan jest, przez on. Tak sądzę. I wiele osób w Polsce nie umie tego zrozumieć. Jak najbardziej rozumiem, że może pan być w Polsce ateistą, resortowych dzieci pełno, Rudnik, z którym prowadzę audycję od 15 lat, 1000 audycji z nim zrobiłem, też ateista. To nie jest zjawisko nieznane, przeciwnie, narastające. I część ateistów to są osobnicy agresywni, więc dużo o nich słychać. Oni się z tym obnoszą, chwalą się tym. Nie jest pan dziwakiem, powiem panu. A Centurion Wolf też pyta, co pan myśli o ateistach, którzy pana szanują i popierają. Proszę pana, jak ktoś ma rozum i będąc ateistą nie ma takiego oporu, żeby posłuchać, co Cejrowski ma do powiedzenia, to już jest doskonały początek. Bo ja na przykład słucham, co Rudnik ma do powiedzenia. No okropne w nim jest to, że jest ateista, ale słucham faceta, nawet go lubię i szanuję w różnych elementach. No normalny gość. No. I debata. Ja bym chciał, żeby debata była na każdy temat. Uniwersytecka, taka szkolna i polityczna i każda debata i religijna. Debata, czyli pokaż mi człowieku swoje argumenty, pokaż mi, porozmawiaj ze mną. Może się z tobą nie zgodzę, ale cię zrozumiem jakoś. Dogadamy się, ustawimy się tak, żebyś ty mi nie przeszkadzał, a ja tobie. I będzie okej. Więc do ateistów mam nawet przyjemniejszy stosunek niż do niektórych sekt. Czyli do osób wierzących, tylko nie w to, co ja bym chciał, albo do muzułmanów. No bliżej mi jest do ateisty niż do muzułmanina. Muzułmanin chce mnie wyrżnąć. Ma to wpisane w doktrynę swojej religii, że innowierców trzeba nawracać. Jak sami nie będą chcieli, trzeba ich przymusić. Jak pod przymusem nie będą chcieli, to trzeba im łby oberżnąć. To proszę pana, to mnie jest bliżej do ateisty. Jeśli on nie jest wojujący z Kościołem, czyli nie, jeżeli nie jest antyklerykalny. Bo to jest co inne. Ateista to po prostu nie wierzę w Boga. Wiara jest darem. Pan Bóg ci się, człowieku, nie pokazał w takiej formie, żebyś w Niego uwierzył. Nic cię nie przekonało. Rodzice cię nie wychowali. To jesteś obojętny. To ja wolę z obojętnym gościem niż z nakręconym przeciwko Kościołowi rozmawiać. Chlapnę sobie jeszcze. To nie jest alkohol wysokoprocentowy. Chociaż trochę przefermentowane, tak jak kapusta kiszona, więc może mieć 1,5% czy coś takiego. Co sądzi pan o szeroko pojętym... Także przytuluję ateistę, tak? Jak nie jest agresywny i wrogi. A z wieloma byśmy się pewnie dogadali na poziomie portfela, nie? Jakbyśmy o kapitalizmie rozmawiali, o przedsiębiorczości, to wtedy nie ma w ogóle pola do sporu. Bo z ateistą ja... Pole do sporów ewentualnych, czy do dysputy, do innego punktu widzenia, to jest tylko to teologiczne, wąskie pole, a o sztuce możemy rozmawiać zupełnie spokojnie. Jeżeli ateista nie jest antyklerykałem nakręconym przeciwko mnie, to jemu piękne malunki w Kaplicy Sykstyńskiej nie przeszkadzają. Tylko nadal są piękne, pomimo że dla niego to nie jest Pan Bóg, tylko to są takie postacie, golasy, różne aniołki i tak dalej. No, więc to z ateistą można się dogadać, uważam.
i go nawrócić potem pokryją. Irydius. Co sądzi pan o szeroko pojętej turystyce ekstremalnej, wycieczki na przykład do Czarnobyla? Jak ktoś chce spłonąć na raka, to niech se jedzie do Czarnobyla. Strefy aktywnej wojny, czy też miejsc różnych katastrof. Uczestniczył pan kiedyś w takiej wycieczce? Zdarzało mi się jeździć w strefy aktywnej wojny, bo musiałem przez nie przejechać, żeby pojechać dalej do Amazonii. W Kolumbii nigdy nie było bezpiecznie, kiedy tam jeździłem, teraz jest przyjemniej. No, w Nikaragui też nie za ciekawie. Proszę pana, ale nie po to jechałem, tylko raczej to mi przeszkadzało. Aktywne wulkany mi przeszkadzały, to też tam część tej ekstremalnej turystyki. No, różne rzeczy mi przeszkadzały i katastrofy i tak dalej, i czasem zagrożenie huraganem. Natomiast nie po to jeżdżę, żeby się dać zabić przez promieniowanie w Czarnobylu. No nie wiem, co to za frajda, ale jako libertarianin, nie liberał, proszę tych dwóch rzeczy nie mylić. Ja uważam, że wolność jest najważniejszą rzeczą w polityce również. I całą politykę układałbym w taki sposób, że najpierw trzeba mi zapewnić wolności, swobody osobiste, a potem będziemy całymi innymi rzeczami się zajmować. No to jest taki rydboski libertarianin. Pan Bóg nas stworzył ludźmi wolnymi. Podstawowa cecha człowieka, nie jedyna, ale taka naprawdę no, bardzo ważna, że masz wolność. Możesz Panu Bogu w twarz napluć, tyle ci wolności dał. Możesz mu ukraść jabłka z ogrodu, tyle ci dał wolności Pan Bóg. Postawił pewne przepisy, powiedział, synku, to rób, tego nie rób, jeżeli chcesz być zbawiony, ale no... Łapie trochę za rękę, jak chcesz ukraść, natomiast jeżeli bardziej chcesz ukraść niż to jego trzymanie za rękę, to pozwala ci ukraść, chociaż jest wszechmogący. Więc wolność jest najważniejsza. I proszę pana, w ramach tej libertariańskiej doktryny mojej, chce pan się zabić w Czarnobylu? Proszę bardzo. Nie zabraniałbym ludziom takich rzeczy, a niektóre państwa zabraniają. Nie, nie, proszę tam nie wchodzić, bo spadniesz, zabronione jest, bo jest niebezpieczne. Co to w ogóle? Pan, nie wolno takiego domu zbudować, bo ta klatka schodowa spowoduje, że pan nogę złamie. To jest jego noga, niech se złamie cztery nogi nawet. Co nas obchodzi, nie? No.